Zgłosiła się do mnie niedawno znajoma, Iwona. Jest ona menadżerem w dużej firmie. To osoba zdecydowana, pewna siebie, potrafi podejmować decyzje, nastawiona na rezultaty i osiąganie celów. Przyszła do mnie, ponieważ miała problem ze swoimi pracownikami. Mówiła, oni są zupełnie różni. Jak nimi zarządzać, aby czuli się docenieni? Jeśli chcesz doceniać ludzi i czerpać z potencjału wynikającego z ich różnorodności, pomocna będzie typologia Williama Marstona. Wyróżnił on 4 style zachowań i 4 kolory. Czerwony, żółty, zielony i niebieski. Każdy z nas nosi w sobie wszystkie te 4 kolory. Występują one w różnym natężeniu. Nie ma dobrych lub złych. Każdy z nich niesie wartość dla zespołu. Czerwony określa osobę zdecydowaną, pewną siebie, taką, która lubi wyzwania, dynamiczną w działaniu. Doceń taką osobę za umiejętność podejmowania decyzji, nieustępliwość w dążeniu do celu i wielozadaniowość. Żółty natomiast określa osoby potrafiące wywierać wpływ. Są to osoby optymistyczne, pomysłowe, dynamiczne, takie, które potrafią przekonywać. Doceń taką osobę za kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, zdolność tworzenia przyjaznej atmosfery w zespole. To Twój sprzymierzeniec w sytuacji zmiany. Zielony to kolor odpowiadający osobie bardzo przyjacielskiej, cierpliwej, potrafiącej słuchać. Cechuje ją również niezwykła wrażliwość. Jeśli chcesz, aby taka osoba czuła się doceniona w zespole, wyrażaj szczere zainteresowanie jej osobą, tym co robi, doceń lojalnego członka zespołu i zapewnij mu w różnych sytuacjach wsparcie. Niebieski to osobowość sumienna i rozważna. To ekspert wyróżniający się fachowością, analitycznością i bardzo wysoką jakością wykonywanej pracy. Jeśli chcesz docenić taką osobę, zmotywować ją, pytaj ją o zdanie. Doceń jej umiejętności analityczne, doceń jej eksperckość. Zadbaj o to, aby jak najmniej emocji było w relacji z taką osobą. Jeśli nauczysz się rozpoznawać style zachowań i dopasujesz sposoby motywacji do poszczególnych osób, ludzie będą czuli, że są traktowani indywidualnie. Pamiętaj o tym, aby docenić wyjątkowość każdego koloru. Kolejnym krokiem na drodze do skutecznego motywowania i doceniania jest zarządzanie w taki sposób, aby ludzi angażować w wyznaczanie celów, sposoby ich realizacji oraz do rozwiązywania problemów. Coraz więcej organizacji rezygnuje ze stylu dyrektywnego na rzecz angażowania, konsultowania. Myślę, że Iwona również dobrze to zrozumiała. Ty również częściej pytaj, mniej nakazuj. Sprawi to, że Twoi pracownicy będą czuli się autorami rozwiązań i będą z zaangażowaniem chcieli wdrażać to w życie.